Tak wygląda wnętrze mojej komory zgazowującej bez przedniej jeszcze ścianki z wiczkami. Mamy szamot wyłożony wszędzie. Palnik. Tu mamy ploty powietrza, jeden, drugie boczne. A tu mamy taką rurkę zakręcaną. Tu będzie służyło do rozpalania palnikiem. Po co drzwiczki otwierać, skopcić, jak można rozpalić od razu. Prawie cała komora wyłożona szamotem. Tu jest trochę miejsca jeszcze. Tu są drzwiczki. Czy szyber? Tam jest na luzie. Aha. Góry zamykane, żeby na wyczyszczenia. Podłączenie do komina rurą, tak. Cienką. Od dołu jest komora zgazowująca, nie zgazowująca, tylko dopalająca z kanałem. Tam kanał idzie do pieca. I tu jest tak zwana rura wezyra. Tu jeszcze założę, żeby tak za duże kawałki nie leciały, to nie wiem, kawałek żelnego to będzie, tak? Faktycznie. Po co ta rura? Ano po to, że jak tutaj nałoży się na dole drewno, później będzie można zasypać truciną. Praktycznie do tej wysokości. A trucina wiadomo, jak się jest drobna i później by się dym przedostawał do góry, to ten dym nie będzie miał możliwości przejścia przez tę trucinę, dlatego będzie zasysany od góry przez tą rurę wezyra i doprowadzany nie daleko, tylko musi być doprowadzony w miejsce żaru, bo tu będzie żar. Tu będzie jeszcze z boku nadmuchy u góry, dwa na ściance, że powietrze będzie dozowane tutaj w koło, tu są nacięte od dołu otwory, nie z boku, że później zaleje. Takie rozwiązanie. Tu jest kanał, widzimy z profila, czwórki 7 na 5, ale tu se ponacinałem od dołu otwory, wygiąłem. Z tego względu, że jak tu będzie smoła i woda, która będzie się wytrącać, zalewałoby mi te otwory. Poza tym dostałoby się tam popiół i by została. Tak jak tu będzie powietrze, to będzie miało gdzie to od dołu wylecieć otwory. A tu jest szamot do kora, także to będzie powietrze szło pod szamotu i tu będzie rozgrzewało żar. I tak samo z tej strony. Od środka widać tam są otwory. Do dołu. Także ich nie zaklei smołą w razie czego. I będzie powietrze sobie dolatywać po szamotce. I tu będzie szło. Tu coś jeszcze pod tym będzie. Zrobiłem takie. Żeby sobie paliny szły. Po co ten dym tutaj na żar ma iść? Ponieważ przy spalaniu wytwarza się dwutlenek węgla. I gdybyś nie był to piec gazowujący, dwutlenek węgla przez szyber poszedłby sobie w atmosferę i zanieczyszczył. A tak ten dwutlenek węgla musi przejść przez warstwę żaru, gdzie zachodzi reakcja chemiczna, łączy się dwutlenek węgla w zawartym rozżarze z węglem i powstaje tlenek węgla. Dwutlenek węgla jest tym się różni od tlenku węgla, że dwutlenek węgla jest niepalny. Natomiast jak przejdzie
przez żar i połączy się z węglem, powstaje palny tlenek węgla, który w komorze, w tym palniku zostanie spalony i tutaj doprowadzony do starego kotła. Wszystko jest wymienne, przedźwiczki można wyciągnąć. O, na przykład tak do góry można wyciągnąć i później wyjąć. W razie pękła czy coś, wszystkie można wyciągnąć, wymienić. Na dole też. Blacha szóstka, tu jest otwór. I tu będzie dozowane powietrze wtórne do palnika. Tu jest bez klapki na razie, tu jest cegła. Ta cegła jest po to, że komora spalania, w komorze spalania nie ma żadnego żelaza. Po prostu dopalające się gazy nie ma kontaktu z żadnym częścią żelaza. Oprócz trochę tych dźwiczek tutaj, o. Ale i tak będzie zasłonięte szamotką. I szamot chroni żelazo, bo tam może wytworzyć się nawet 1200 stopni, także można żelazo roztopić praktycznie. A szamot chroni, poza tym jest lepsze dopalanie gazów będzie. Tutaj na złomie blacha była szóstka ryflowana. Tu też na złomie blacha piątka. Blacha na ten cały piec gazowujący kosztowała mnie aż 300 zł. Aż 300 zł. Nie liczę szamotki. Miałem całą szamotkę z odzysku. Tu ją pocięłem na pół, gdzie musi być tak grubo. Tu miałem takie se kształtki powycinałem. Ja kupiłem kiedyś 100 sztuk ponad. Po złotówce aż. Jeszcze mi tam zostało. Także nie licząc cegły, która tam mi się poniewierała pod płotem, to blacha 300 zł. O kurde, 4. Niby tu nic nie widać do spawania. 4. 4 upakowania elektrod mi poszło. Jakaś stuwa też. A nie. Czwórka cała ta to kosztuje 45 zł. Najpierw spawałem trójką, ale to mało tego. To potem przeszłem na czwórkę. To dwie paczki trójek, 3-2, dwie paczki czwórek. Czyli jakieś 150 zł na elektrody wydałem. Przypłaciłem trochę, ale taki ze mnie spawacz, że ani ze mnie spawacz, ani ze mnie murarz. Ale wszystko sobie zrobiłem. Tutaj wyspawałem. Tu jeszcze mogę, od środka wyspawałem. Tu jeszcze można poprawić, robię tam coś się będzie mało. Tu z zewnątrz jest dojście z jednej strony. Z drugiej strony można poprawić spawę. Ale od środka 3 razy jechałem. Także. Tutaj jest odkręcana klapa. Z tego względu, że jak mi zajdzie, może dojść potem w tym miejscu, mogę się zbierać nagar i smoła i potem mogę dźwiczki dobrze nie nalegać, dlatego to jest ściągane, można szpachelkę kiedyś za rok wziąć, sprawdzić i zeskrobać ten nagar, bo tu jest cała sztuka w tym piecu, w tym piecu z kotła zgazowujących, żeby były szczelne szyber, szczelne dźwiczki załadowcze, żeby gaz nie uciekał na zewnątrz. A przechodził przez palnik do dołu. Tam dostawał tlenu dodatkowego. Zapalał się i oddawał i gazy, znaczy gazy, to już jest płomień, będzie szedł do pieca. A stary kocioł będzie służył tylko i wyłącznie do odbioru ciepła, które będzie się wytwarzało w tym komorze dopalającej. A tu nie będzie już palone stara hajnówka. Podłączenie z boku. Tak to wygląda.
No i teraz się będę brał za przespawanie przedniej ścianki z dźwiczkami i z dolotem do powietrza pierwotnego. Tu sobie to leży. No, samo to, bo tak to już jest konkretne, bo że miał jakieś dwute łowniki, też mi się poplątały po podłożu, to ich wykorzystałem. Sama przednia ścianka chyba waży 70 kg. To tylko to. Natomiast tutaj tej blachy poszło mi jakieś 120 kg. Po 2 zł kupiłem na złomie. No teraz już jest po 3, ale to i tak w porównaniu do nowego kotła typu Atmos, najtańszego, nie liczę, już nie mówię o Weissmanie, jakieś tam Harmony, polskich kotła zgazowiących za 20 tysięcy, Atmosie za 15, Weissmany po 30 tysięcy, Harmony też ponad 30 tysięcy. No, to będzie kosztowało mnie tydzień myślenia, 2 tygodnie robienia. Tym szukanie blach gdzieś na złomie. To czyś samą szamotką mi rzesło z pół dnia, żeby to podocinać. Blachy też. Także 2 tygodnie mi zeszło. Oczywiście nie od rana do wieczora, tego tak w wolnej chwili, bo jeszcze pracuję, nie? Ale zajęcia było. Okay.